świat przetrwał. Wasz musi umrzeć. Witam i o zdrowie Państwa pytam na kanale Oszołom, a raczej na byłym Rollbreak 2.0 i zaraz ktoś w komentarzu napisze: znowu nas opuszcza, znowu usuwasz kanał i będą dramaty w komentarzach, a po co znowu to robić? I pewnie teraz dużo osób ma wątpliwości, że tak znikły magicznie filmy, kanał nagle zmienił nazwę. Dlaczego? Zaraz odpowiem na to pytanie. Po pierwsze, to nie macie się o czym martwić, jeżeli chcecie jeszcze zobaczyć figurki, że tak powiem, te moje, możecie sobie wejść na grupę, grupa się wam wyświetli w opisie i tam nadal będą zdjęcia, może czasem unboxingi jakieś, no nie wiem, zobaczymy jak z tym będzie, ale naprawdę na grupie dzieje się więcej niż na tym kanale w ostatnim czasie. A dlaczego? I tu już odpowiadam na to pytanie związane z drugim pytaniem, dlatego, że nie mam czasu na dwa kanały, po prostu. Macie dwa kanały i robicie na przykład systematycznie filmy na przykład na tym kanale, taki przykład, robicie sobota i niedziela, a w drugim kanale również macie sobotę i niedzielę, bo przecież pracowanie w tygodniu, zwłaszcza jak się chodzi do szkoły, no jest raczej trudne, jeżeli ktoś chodzi do takiej szkoły jak ja, a no wiadomo, w podstawówce to można sobie bimbać, a tutaj już nie ma tak łatwo w życiu. Mniejsza z tym, po prostu na przykład na tym kanale robiłem recenzję wam w bodajże jakiś czas temu w sobotę i niedzielę regularnie, że tak powiem. A na przykład mój drugi kanał, podstawowy Rollbreak, zaniedbywałem. No i właśnie dlatego chciałem po prostu skończyć z tym kanałem. I nie jest tak, że ja już nienawidzę Transformersów i nie lubię po prostu. Tylko nie mam czasu na dwa kanały, no po prostu, no jeżeli chce się na jakimś jednym konkretnym temacie wybić, głównie na Minecrafcie, bo jeżeli ktoś oglądał stary kanał Super Galbatron, była taka nielubiana seria, którą może niepotrzebnie zaczynałem, ale mniejsza z tym, Powrót do Przyszłości, czyli no w sumie Powrót do Przyszłości, jak zwał, tak zwał tę serię, mniejsza z tym, i było tam, że zaczynałem od Minecrafta, no i właśnie tutaj jest ten dylemat, że ja zostaję jednak przy Minecrafcie głównie. Już nie chcę być kojarzony jako ten jedyny pan od Transformersów, któremu to tak źle idzie na tym YouTubie i tak dalej. No po prostu nie, że się poddaję, ale po prostu nie mam czasu na dwa kanały. Może z czasem zrobię kiedyś, ale to na pewno już nie będzie taki kanał o Transformersach. Jakiś kanał, ale to już ja będę miał dużo subów na jednym kanale, żeby potem zrobić drugi. Tylko że filmy będą, no jak teraz na Oszołomie, rzadko. I właśnie tu, by the way, dlaczego taki content z fandubbingiem, i pewnie wiele będzie hejtu pod tym filmem, bo przecież wy to tylko hejtować, a nie wysłuchać mnie do końca, fajnie jak człowiek gada na prawdziwy temat. Dlaczego zmieniłem taki content na ten kanał? Bo po prostu tutaj robię filmy tak naprawdę dla beki i to wszystko. No, chcę też się przetestować w dubbingu i filmy tu będą naprawdę bardzo, ale to bardzo rzadko. No więc dlatego taka, że tak powiem, sytuacja, jeżeli chodzi o ten kanał. I co, chyba to by było na tyle wszystko, co najważniejsze powiedziałem. I dlatego w sumie już tu nie ma filmów. I nie, że recenzje mi się znudziły czy coś, tylko po prostu. Patrzmy na przykład na znanych recenzentów typu Wallace, który po tylu latach dopiero ma tam 32 tysiące chyba subskrypcji, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy mu wzrosło, czy nie, nie patrzyłem już dawno na jego kanał, szczerze. Bo widzicie, jak on nagrywa. On też nie ma jakiejś systematyki, no nie, żeby go hejtować czy coś, no ale jest taka prawda. On też nie ma czasu i musicie zrozumieć, że muszę mieć czas na jeden kanał, na który chcę głównie prowadzić. A jak mam dwa kanały, to mi się robi siaczka z mózgu i potem się dziwię, że na jednym kanale jest mniej filmów i że nie jest coś po mojej myśli na przykład. Więc jeszcze jeżeli chodzi o te recenzje, to taka sprawa, że moje recenzje, jak zauważyliście, ci, którzy oglądali wszystkie recenzje dokładnie, były jakieś błędy, były jakieś pomyłki, no każdemu się może zdarzyć, ale było tego po prostu czasem za dużo. A i też nie miałem jakiegoś swojego takiego stylu recenzji, czyli te recenzje były takie jakby bez smaku. Na przykład patrzmy na Gladkiego, Gladki ma tam jakieś wstawki, czasem daje, ma rękawiczki, no on to robi i widać, że no jest po prostu inny od tych innych, których oglądałem na przykład w Ameryce, no jakoś się tam wyróżnia, tak?
A ja tu byłem takim sobie, że tak powiem, no w sumie nie miałem jakiegoś wyższego celu. Więc ja przychodzę obecnie, jeżeli ktoś by jeszcze chciał mnie spotkać, usłyszeć na Roll Break, te osoby, które przeszły, bo był tu też taki odcinek odnośnie, że zajmuję się tamtym właśnie kanałem, a recenzje zostawiam, co było też niemile przez was odbierane, jak widziałem, no ale czemu się dziwić, chcielibyście tylko pewnie recenzję, żebym robił i te inne rzeczy, co w trawie piszczy, czy tam inne dziwactwa, jakie tu nagrywałem, no czy takie dziwactwa, to nie wiem. Po prostu zostaję przy głównym kanale Rollback, jeżeli ktoś mnie chce jeszcze spotkać, to tam teraz jestem obecnie i zawsze tam będę. Jeżeli chcecie jeszcze posłuchać albo poczytać o figurkach, to zapraszam na moją grupę, która jest na dole. No i na oszołamie, jak już mówiłem, będą bardzo, ale to bardzo rzadko filmy. A więc trzymajcie się i cześć, papa. Pa.